Dzień 12. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Józef, zapobiegliwy ojciec Jezusa. Święty Józef pracował w Egipcie, by mieć z czego żyć, ale prawdziwym celem wszystkich jego wysiłków było okazanie dziecięciu miłości i radości. Jeżeli bowiem oddamy Bogu każde nasze działanie, wszystko w nas zostanie uświęcone. Wiedział on, że jego praca była potrzebna Jezusowi. Pomyślcie, jaką przyjemność znajdował za każdym razem mówiąc: to dla Jezusa, to dla Maryi. Nasza praca jest przydatna Jezusowi, jeżeli tylko tego chcemy. Każda nauczona lub napisana linijka tekstu, każdy obowiązek, każdy czyn materialny, każdy trud, każde zmartwienie mogą stać się w rękach naszego anioła stróża duchową monetą, by pozyskać duszę. Pozyskać duszę dla Jezusa. Tak jak praca Józefa była monetą, by kupić chleb dla Jezusa. Kto umiałby nam powiedzieć, o najdroższy Józefie, jaka była słodycz Twych myśli, pokora Twego ducha, kiedy Jezus nazywał Cię swoim Ojcem, a Ty nazywałeś Go swoim drogim Synem. Jaki niebieski płomień musiał płonąć w Twojej duszy, kiedy zabierałeś Go na spacer, pomagałeś Mu, brałeś na ręce. To Boże Dziecię dawało Ci tysiące pocałunków, przytulało Cię malutkimi rączkami, błogo Cię rozweselało. Jaka była Twa skromność, kiedy podawałeś jedzenie temu, który tylko przez wyciągnięcie ręki może objąć i błogosławić, dając wszystkim istotom potrzebne łaski w życiu. Również wtedy, gdy Maryja podawała Ci jedzenie, byś mógł odzyskać siły, a Jezus je błogosławił. Jakie były Twe myśli, kiedy uczyłeś chodzić tego, który zstąpił z nieba na ziemię, by spotkać się z ludźmi? Jakie były pierwsze słowo, jako nauczyło się wieczne słowo pod postacią ciała z krwi Maryi, Twojej przeczystej małżonki? Jak bardzo byłeś zasłuchany, kiedy Jezus opowiadał Ci o Królestwie Jego, o Królestwie Jego serca, o końcu swego przyjścia na ten świat, o Kościele, który miał ustanowić. Jak wielka była Twoja radość, kiedy wychodząc z domu mówił: do widzenia, a gdy wracałeś, mówił: dzień dobry, lub pozdrawiał Cię z szacunkiem przechodząc obok. Możemy naśladować te święte usposobienia serca Józefa, pracując tak jak on, by utrzymać i wyżywić Jezusa pod postacią biednych, chorych lub więźniów i ich dzieci, biednych synów i córek więźniów, by skłonić nas do pomocy. Boski Zbawiciel mówi w Ewangelii, że wszystko, co uczynimy dla nich, potraktuje jako pomoc względem Niego. To wielka tajemnica miłosierdzia chrześcijańskiego. Tajemnica, którą ofiaruje nam Jezus jako nową Eucharystię. W myśl, której możemy nakarmić Boga, karmiąc biednych, chorych, dzieci czy odwiedzając więźniów. Tak samo On nas karmi, towarzyszy nam, odwiedza nas w sakramentach. Jałmużna uczyniona ubogiemu ku czci Jezusa Chrystusa, towarzyszenie choremu, wizyta złożona więźniowi, edukacja dana biednej sierocie poprzez miłość Jezusa są w pewien sposób większymi zasługami niż te uczynione przez samego Zbawiciela.
Jest tak, ponieważ do jałmużny dla Jezusa, towarzyszenia Jezusowi czy odwiedzin Jezusa dochodzi zawsze rozpoznanie Jezusa Chrystusa w biednym, chorym, więźniu czy sierocie. Są to więc dwie cnoty: miłość i wiara. Zadanie na dzisiejszy dzień. Zadbajcie, o ile to możliwe, by w dniu świętego Józefa obiad oraz ubranie otrzymało ku czci Jezusa, Maryi i Józefa, trzech ubogich: dziecko, kobieta i mężczyzna. Jeżeli możecie, zabierzcie jałmużnę od waszych przyjaciół, kto nie może podarować posiłku biednym. Niech odwiedzi chorego lub więźnia z miłością do Józefa, rozpoznając w tej osobie samego Jezusa. Bach szczelisty, módlmy się nim przez cały dzień, jak najczęściej. Święty Józefie, zapobiegliwy Ojcze Jezusa, podaruj Jezusowi moje serce i moje życie. Spotkanie ze świętym Józefem. Uniżony u Twych stóp, o błogosławiony Józefie, trzecie jako Ojca mego, Pana i mego Boga, jak głowę świętej rodziny, która jest źródłem zadowolenia i rozkoszy wiecznego Ojca. Jaką chwałą było dla Ciebie bycie Ojcem i przewodnikiem dla jedynego Syna Boga. Cóż za szczęście również dla nas, że jesteś naszym Ojcem i że my, Twoje dzieci i bracia Jezusa, mamy prawo do czułości w Twoim ojcowskim sercu. Przygarnij nas, weź pod swą opiekę i bądź naszą ucieczką, schronieniem w zmartwieniach i troskach, za życia oraz w momencie śmierci. Amen. Módlmy się. Siedem boleści świętego Józefa. Pierwsza boleść. Wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki Maryi Dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Druga boleść. Odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi Dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Czwarta boleść. Ofiarowanie w świątyni przepowiednia Symeona o męce Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Piąta boleść. Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szósta boleść. Powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem, Archeloosem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Siódma boleść. Zagubienie Jezusa w świątyni i 3 dni niepokojących poszukiwań. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, Józefie i Maryjo, daję wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyszcie mi w momencie mej śmierci. Jezu, Józefie i Maryjo, niech przy was spoczywa moja dusza w pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych zebranej pod płaszczem Matki Miłosierdzia, spraw, by za jego stawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najczystszy małżonku Maryi Dziewicy, słodki opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie, z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski Ojcze Zbawiciela, wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami.
ozdobą życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże Wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa, przez jego wstawiennictwo pozwól swemu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.